dzisiaj w Polsce byłoby dużo, dużo więcej węgla. Jarosław Kaczyński podczas swojej wizyty na Podkarpaciu poruszył temat systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, czyli EU ETS. To jest dość skomplikowany system, który w skrócie możemy opisać taką zasadą: kto emituje, ten płaci. Ten główny mechanizm blokujący wydobycie węgla w Polsce. Jarosław Kaczyński mówi, że po pierwsze, system został wprowadzony w Polsce za zgodą Donalda Tuska. Nie zafetował i w związku z tym ruszyła machina. Po drugie, Donald Tusk nie wylicytował czy nie wynegocjował dla Polski lepszych warunków. Różnego rodzaju odstępstwa. A po trzecie, system EU ETS jest odpowiedzialny za dzisiejszy kryzys węglowy i energetyczny. Otóż ta wypowiedź jest nieprawdziwa. Jarosław Kaczyński myli się w kilku kwestiach. Po pierwsze, system EU ETS został wprowadzony w 2005 roku w całej Unii Europejskiej, na początku w formie pilotażu, czyli jeszcze przed czasem, kiedy Donald Tusk został premierem. Po drugie, Polska na EU ETS korzysta. Jest największym beneficjentem tego systemu w Unii Europejskiej. W ubiegłym roku do polskiego budżetu dzięki EU ETS wpłynęło 25 miliardów złotych. Gdyby rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zablokował rozwoju chociażby farm wiatrowych, dziś kryzys energetyczny byłby dla nas o wiele mniej dotkliwy. Co więcej, eksperci wyliczyli, że gdyby wiatraki rozwijały się w takim tempie, jakie zakładano jeszcze kilka lat temu, moglibyśmy ten węgiel energetyczny, który dziś jest spalany w elektrowniach, zachować i mieć jako rezerwę dla domowych pieców. Trzeba przypominać, odwoływać się do faktów.